Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, ale nie dzisiaj Gier Mokrzyn, a zjechaliśmy do siebie i żniwa 2019 uważamy za otwarte. Wczoraj już tata wjechał zobaczyć, jak to będzie szło, dlatego też ja w nocy wsiadłem sobie w autobus i postanowiłem wrócić. O, tu sobie. Jak widzicie dzisiaj rozrzutniczek, ale to tylko przez to, że przęży to naprawdę sypie raz dookoła i mamy pełny zbiornik. Dlatego też wczoraj tata 5 zbiorników namucił, załadowaliśmy szpicherek tam, gdzie jest potrzebne na pasze. Chyba jakieś ujęcie na początku powinniście mieć, bo będzie początek pod muzykę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że dzisiaj w nocy uda mi się to zrobić. Pełny szpicherek jest na te 5 zbiorników, a nie chcemy tego sprzedawać, bo przyda nam się na śrutę do skarmienia dla świnek. I wiecie, rozrzutnik i tak jest u nas niepotrzebny, dlatego on ma karę, on tylko wyjeżdża maksymalnie tutaj na pole. To jest najdalszy jego wyjazd, dlatego jest w takim stanie, jakim jest. Bo już pewnie będziecie pisać, o mój Jezu, taka plandyka. Ale mówię, to jest tylko, żeby po prostu to sobie jakiś czas przechować teraz, żeby tego nie sprzedawać i przyczepy nie zawalać, bo na przyczepę będziemy prawdopodobnie jeszcze chyba dzisiaj będziemy wjeżdżać pszenicę o zimą, bo jak patrzyliśmy, to też już w chwilę moment i będzie do cięcia. Ja tu sobie woreczki podłożę, żeby jak najwięcej wrzucić, reszta prawdopodobnie pójdzie sobie na sprzedanie. To co tego przężyta już zostanie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co jest naprawdę dobrze, co już na pierwszy rzut oka. Zimowe poradziły sobie świetnie na tą suszę, która była, bo trzeba o tym mówić, no susza jest, nie pamiętam, kiedy tutaj padało. Najgorsze jest to, że wiosenne sobie nie poradziły, niestety. No a ja w tym roku, jako że w tamtym roku nie wypaliło mi zimowe, w tym roku postanowiłem wiosenne, także no póki co jestem w ogóle niezadowolony. Byłem jeszcze do dzisiejszego zjazdu, gdy zobaczyłem sobie, że są takie kłosy w pszenicy. No ale co z tego, jest 5 ziarek wielkości połówki od ziarnka ryżu. Jak widzicie, kilka zmian w 60. Ale tatuś zawsze sobie lubi coś pokminić. Będzie jeszcze chwila, to wszystko wam na pewno pokażę. Ja sobie dzisiaj też czekam na Adasia. Adaś prawdopodobnie przyjedzie jutro lub w sobotę. I później razem po żniwach u mnie, gdy już i wyzbieramy słomę, bo jak widzicie, tutaj kosimy sobie oczywiście na słomę, ponieważ będziemy robić koski, także tych vlogów coś tam na pewno się pojawi ode mnie. Mega się cieszę, że wreszcie coś innego, że myślę, że 3 zbiorniki powinny na spokojnie sobie tutaj wejść. To gdzieś muszę sobie schować, bo to jest zatyczka od, gdy rurę mamy złożoną, żeby nie leciało. Sieczkarnia, bo pytaliście się, jak jest sieczkarnią. Jeśli chodzi o sieczkarnię, to jest zakładana, zdejmowana. Wystarczy jeden pasek przeciągnąć, sieczkarnia działa, wtedy ją wsuwamy. O, ja, suche jest, ładnie, nie leci, patrzyłem za kombajnem. Dobrze jest. Nie ma, tam jeszcze jak to pszenicę umurzę, a to zobaczę do swojego, to jeszcze tą gumę tu założę, co ci mówiłem, że jest słaba, nie? No. Całkowicie nawet. Ona nie będzie wtedy całkiem leciała. Kiedy leci tylko, jak nie zauważyłem, bo pera to nie leci, nie? No. Tylko jak na przykład podniosę kredyt wysoko, a nie mam zboża nic. I gardzie, wiem. Mieli. No bo wtedy połówki same większość to lecą, to nie leci całe ziarko, tylko wiesz, połówki. Którą, w tą pszenicę będziesz wjeżdżał, nie? Zobaczę, do zobaczenia. No i tą właściwą do domu. No tam do siewu, no. Tam to patrzyłem, to ziarko jest takie samo jak to, ale jeszcze tu tak jeden, jeszcze obstawiam, że jutro dopiero będzie do koszenia. No pojadę do Krzyka, zobaczymy. No, wiedzie się. Wiedzie się i tu pojedzie zobaczyć.
wszystkich mankamentach w tamtym roku z przegrzewaniem się kombajnu i w ogóle udało nam się to zwalczyć, z zapowietrzaniem się również. Więc na razie no nie ma też takich upałów. Powiem wam, 9 w nocy stopni. To co to jest za lato? No ale byleby to było suche i do zimowania. Krzychu wczoraj patrzył pszenicę, miała 14, to dużo. Tutaj czemu pewnie spytacie, jest takie brudne, dużo połówek i w ogóle to idzie wszystko na pasze, więc kombajnu nie przestawiamy. Chcemy, aby jak najmniej pogubił, jak najwięcej nam zostało. Jak u nas większość idzie na pasze. 60. Jak widzicie, wiatraczek, nowa skrzyneczka. Tu muszę się spytać, tata prawdopodobnie światło jakoś poprzerabiał. Tak, obstawiam przynajmniej, jak już chodzi, ale nie wie co to jest. Może klimatyzacja. Tu tata chciał na tym lampy montować halogeny, ale robił coś na tym i mówi, że nie sprawiały większego efektu i założył je tam na górze. Także o wiele lepiej. Sieczkarnia była założona i użyta głównie po to, żeby objechać poprzeczniaki, bo wiecie jak to jest w prasowaniu. Pierwszy film taki, wiecie, chcę wam rzucić, żeby było na spokojnie. Codziennie coś się będzie pojawiać. Chcę, aby tego było dużo, bo nie nadrobiłem wiosną tutaj u siebie. Słoma w tym roku naprawdę ładna. Jak patrzyłem sobie po kosy po bizonach, to no kurczę, jakby niczym jakiś Ducano sobie jeździł. Wszystko ładnie obmucone. Mieliśmy duży problem, tak jak z tatą gadaliśmy na początku, był duży problem właśnie z tą małą skrzyneczką na dole, z tym gardzielem takim na kamienie, gdzie kamień nam tam wpada, żeby nie dostał się dalej do kombajnu. Był co roku z tym problem, bo wyrobiło się takie płótno, które było tam oryginalnie i niestety, ale gdy właśnie ziarno jest małe, a jest takie praktycznie drugi albo trzeci rok z rzędu, no to niestety, ale coraz więcej zaczął gubić, bo gdy to wszystko pracuje, ta guma się rusza, no to sami wiecie, co się tam zaczyna dziać pod gardzielem. No i niestety leciało, znaleźliśmy sobie oryginalną część, ale od rzepaku, bo jak wiecie, ten kombajn był zakupiony ze Szwecji, gdzie pracował tylko i wyłącznie na 10 hektarach rzepaku, więc no do rzepaku musiał mieć tam taką blaszkę, aby ten rzepak nie leciał, no ale gdy kamień by się tam dostał, to niestety nie pozostałby w tej rynience, tylko uderzyłby dalej i wpadł w kombaj, więc większe straty niż to warte. No ziarka popalone nawet i zimowych, sami zobaczcie jak to niekształtnie wygląda. Kukurydze schną, ja nie widziałem w połowie lipca, żeby kukurydze brązowe się robiły. No ale co zrobisz? Nie wiem co jest z miotłą tutaj u nas, bo w Bytowie no jedziesz tam i nikt praktycznie nie ma miotły, nie wiem czy to zależy od środków, jakie tam sprzedają. Tu jakieś trafiają gorsze. Tutaj, zobaczcie u sąsiada, sąsiad nigdy nie miał miotły. W tym roku ma taką miotłę, że nie widać całego pola. To i tak u nas naprawdę coś tam się udało. Najgorsza jest w pszenicy. Oj, puknąłem sobie w kamerę. Najgorsza jest w pszenicy właśnie tam, gdzie sobie pójdziemy. Ale jadąc sobie już tutaj, to praktycznie na każdym polu jest miotła. Więc albo wszyscy nie trafili, albo po prostu no, te środki są jakie są. Co roku staramy się zmieniać, żeby to się po prostu nie uodporniło. Jeszcze jest, powiem wam tak, zielona pszenica. Także jeszcze przynajmniej parę dni ciepła. Myślę, że ten za tydzień gdzieś mniej więcej by było ok, bo dzisiaj mamy czwartek. To akurat zaraz jest przejście, wsiądziemy sobie na kombajn. Ogólnie odwiedzili mnie widzowie, nie zdążyłem jeszcze dojechać sobie na pole, oni już byli. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Śledzili sobie, że dzisiaj zjeżdżam. I postanowili sobie na rowerkach przyjechać. Kurczę, gdzieś tu miałem. Gdzieś tu było przecięcie w środku pola, bo tata pierwszym razem jak objeżdżał, nie dojechał do połowy. Musiał się przeciąć w połowie i wrócić, bo był pełny zbiornik. No to szacujemy gdzieś mniej więcej, jak tu jest 2 hektary pszenżyta.
Myślę, że taki fest pełny ponad tonę wchodzi, więc koło 6 myślę, że będzie, ale o tym przekonamy się, gdy już będzie wszystko na przyczepach będzie ścięte i w szpicherku. Generalnie no susza dotknęła, wiosenne jak i zimowe, a ceny zbóż niestety, no szkoda się wypowiadać na ten temat, nie dość, że nie chcą niektórzy brać póki co, to jeszcze te ceny są naprawdę porażka. Okej, tata pojechał, bo już mamy pełny rozrzutnik. Jednego vloga mamy nagrane, długiego, drugi też, engine sound bym powiedział wręcz. Więc mamy już dwa vlogi. Także teraz dzień po dniu jakoś to będziemy sobie wrzucać do ogarnięcia. Zjeżdżamy sobie z pełnym, a my musimy jeszcze upchnąć dwa przynajmniej zbiorniki, tu jeszcze będą, albo półtora do szpicherka. Ale miejmy nadzieję, że damy sobie jakoś z tym radę.
ranek. Powiem wam, jak na chłodne, że tak nie hasowało, przyjebałem barkiem, jak wchodziłem. I urwałem jedno skrzydełko. Powoli sobie wyjedziemy. Tak full, full. I cyk, oszczędnie bez dwójeczki, kurwa. O, to zobaczcie teraz. Wyglądał sąsiada na kłosy małatne i w ogóle, bo zbożu nie można powiedzieć źle, no ale po prostu ta miotła tak wywaliła i psuje cały urok. Tutaj po lewej stronie mamy jęczmień, który będzie do koszenia. On zostaje u nas na siewy, na robienie mieszanek w następnym sezonie. Tutaj od tego ciemnego, jak już widać, taką wyższą pszenicę, tu zaczyna się moje. Tu jest całkiem moje, metoda bezorkowa. Sporo obornika, kilka lat kukurydzy. Nowy siewnik z GPS-em, także no widać postępy. Rzutnikiem za daleko się nie idzie wybrać, bo praktycznie jest używany raz w roku do wywiezienia 5 wózków obornika, może 6. A nie lubię z nim jeździć, bo strasznie on na boki lata. Wszystko jaki ma zaczep, lata już sypie do szpicherka. Możemy gacić i lecimy zobaczyć do szpicherka, co się dzieje. Ale najpierw jeszcze w razie wuręczny. Na biegu go mogę zostawić. Przyzwyczajenia, kurwa. Trochę nam się chyba wysypywało na tą stronę. Tragedii nie ma, to się wszystko zmieści. O, no spoko, taki szpicherek. Tutaj też, że mamy swój kombajn, możemy sobie sypać, nie ma przysypywania z przyczep, bo to była męczarnia. Blisko mamy pola, jak sami wiecie. Dobra, lecimy sobie do Krzysia. Mamy pszenżyto, jęczmień i pszenicę. Pszenżyto już jest skoszone. Wszystko jest w szpicherku i pełniutki rozrzutnik. Ale mnie tu pięknie zrobili, jak za moich czasów do szkoły się tu chodziło, to tak ładnie tu nie było. Stara, piękna, poczciwa polóweczka, moje pierwsze autko, wielki sentyment. Nie chciałem go sprzedawać, wolałem dać tacie. I do tej pory mu służył. O matko, ale kukurydza. No niespotykany widok po drodze, gdy jechałem sobie tutaj. Kukurydze ledwo poodrastane od ziemi, wysuszone. U nas jeszcze takiej tragedii dużej widzę, że nie ma. Jeszcze te poranne rosy coś tam trzymają. Nie wiem, czy będzie słychać, kurczę, bo troszkę będzie pewnie biało. Lekko sobie przymknę, ale jest ciepło. Jedziemy sobie do Krzysia generalnie sprawdzić wilgotność, co kosić. Jęczmień wydaje się bardziej suchy niż pszenica. Krzychu właśnie napiera pszenicę, także podjedziemy, zobaczymy, co tam się będzie działo. Materiału, kurczę, fajnie, bo będę miał ponagrywane. Będę to jakoś dzisiaj kleił w nocy, aby to wszystko jak najszybciej wam powrzucać. Nawet nie miałem czasu patrzeć, a od zera wbiło się na kartę. Także fajnie tak na dwóch kanałach sobie działać cały czas. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, nie oglądał, to zapraszam na kanał gamingowy w wolnej chwili. Ale jeszcze dużo niepokoszone, jak sami widzicie, mało kto kosi dzisiaj, dopiero widzę, wyjechały dwa bizony u nas na wsi.
widzę, że koszą u siebie póki co. Sprawdzają, ale obstawiam, że jeśli będzie piątek taki ładny, czyli jutro, jak i sobota, no to już troszeczkę będzie pokoszone. Dobra, szukamy Krzysia. Z tego co wiem, jest na pszenicy. Będziemy przejeżdżać koło kukurydzy, też jestem mega ciekawy, jak wygląda. Ale tu jest nie, to nie Krzysia, przepraszam. O, tu mamy pole Krzysia, tu jest chyba pszenżyto. I tu chyba po prawej stronie Krzysiu gdzieś jak nie, jak tak, wręcz sypią już akurat. O kurwa! Kuryk daczą, kurwa! Dzień dobry! Dobry. Jesteśmy u Krzysia Krzyku. O kurwa, ciężko! Kurwa, trzeba na ten włączyć. Na szybkości podjechaliśmy sobie do Krzysia. Akurat Krzychu napiera, tu proszę ja was bardzo, pszenicę. I Krzychu sypie, co? Jestem zaskoczony, naprawdę. Zobaczcie, jaka poela, tu się zdrowa słoma. Ale co, ja wam będę dużo opowiadał. Dużo nie będziemy się rozgadywać, bo ja zapraszam na vloga od Krzysia, którego też zlepię na dniach. Żółciutka, fajna, ładna, naprawdę, normalnie jak serek. No ładnie, ładnie to wygląda. Przyczepa. Tym bardziej dla bydła, które będzie jadło tą słomę. Pana zdrową i tak wcześniej tłumaczyłem na vlogu, właśnie nie będę pana się powtarzał, bo to powiem, że kanał bez sensu. Dokładnie, więc... dlatego mówię, zapraszam od razu na drugiego vloga, my sobie teraz będziemy zjeżdżać właśnie, bo Krzysiu dosypie przyczepę do pełna. I jedziemy kipować, że już nakręcaliśmy, wiesz, tam wszystko z tego. Z tematu. Wcześniej. I od razu... Wysypania wszystkiego. Sobie ładnie ogarniemy wilgotność. Jaką mamy? Jest Igor z poprzedniego vloga, z nowego nabytku. Musimy się też przejechać, zobaczyć jak ten nowy nabytek się spisuje. Także miejmy nadzieję, że w następnym tygodniu coś tam ogarniemy i gdzieś wspólnie z Krzysiem się przejedziemy. Jutro przyjadę nagrać od rana jakiś film pod muzykę, akurat pod vloga. Także będzie. Zaraz właśnie idę zobaczyć jak na... O kurcze. No maluteńkie ziareczko, no to akurat taki rok. Ale przynajmniej równe. Bo u mnie są, a to jeden kłos, duże ładne ziarka, a niektóre popalone maluteńkie jak... Nie powiem co. Ale ogólnie ładna pszeniczka, co? 6,6,6,6. No, no. Patrzę, bo... 3 hektary, kurwa, czemu to jeszcze zabrałem do domu 6 metrów. Kurwa, przyjechałem przedwczoraj, mówię, nie? Ale kurwa, mokre było i przeżyto. Jo, bo 14 było, a dzisiaj mierzyliście ile, czy nie? No. Dzisiaj mierzyliście jaka wilgotność? 11. O! 11. Nie, 12. No, to teraz do wieczora to ona ma 11. Cały dzień taki ładny, ładna pogoda, fajna, wiaterek był, ciepło, gorąco wręcz. Ogień! Jedziemy sobie koło poletek, koło kukurydzy właśnie Krzysia, ale widać teraz różnicę każdej odmiany, jeszcze jak mamy powbijane, ale zobaczcie z daleka, same wysokości, liście, kolor. Zobaczymy jak będzie planowało, naprawdę super pokazy się zapowiadają, będą też ciągniki podobno wstawione, catering, będzie można coś wypić, także damy wam znać jak, kiedy to będzie się wszystko odbywało. Bo pierwszy raz, nie, no drugi już raz u Krzysia, bo już raz były kuboty. No teraz będzie z kukurydzą. O, zobaczcie jak tutaj właśnie schnie. Teraz gdy właśnie idzie w kolbę, przydałoby się, żeby coś popadało. No niby nadają tutaj to właśnie piękna plantacja głuchego owsa, którą Krzysiu ostatnio pokazywał. Jedziemy właśnie sobie odmierzać. W wielkim ciągniku leży przy wejściu, dobra. Dobra, idziemy po wilgotnościomierz, jeż, już go widzę. Zaraz będziemy mierzyć, będziemy ciekawe, co to z tego wyjdzie. Wiadomo, nakosić mokrego to nie problem, co później z tym zrobić. Wszystkie trzy. Dobra. Lecimy z tematem, to jest... To jest, pokaż. Pszenica. Pszenica. Jakaś tam, dobra.
zobaczymy chyba ten. 11. 11, dobra, to nie tak źle. Jest fajnie. I tak pszenicę chcieli dopiero jutro, także ona sobie jeszcze akurat. Tak, przy takiej pogodzie to jutro będzie. To będzie w sam raz. Wszędzie to już jest wymucone, więc trzeba mieć nadzieję, że dobrze, ale jak ten, wiesz, przewalałem w spicherku, to zimniutkie, ładne, wiesz, także na pewno ono nie będzie się grzało. Obstawiam koło dychy, że ma. Ja obstawię bliżej. To wygra? Nie wiem. Kurwa, jak w lot to się czuje, zwolnienie blokady, bęben... Losujący jest pusty i poniżej 9. 8-3. 8-3, dobra. Kto wygrał? Dobra, Krzysiu, masz floszkę. Jeszcze jęczmień. Mam wprawę w tym, co robię. W nagrodzie ci, kurwa, wiaderko zostawię. Przyżyta. Ja pierdolę. Jęczmień jeszcze nie ustawialiśmy kombajno. Tylko wkosiliśmy, żeby zobaczyć, jak w ogóle, czy jest sens to kosić jutro, czy napierać właśnie pszenicę. No to jest jęczmień dobry. Zaraz zobaczymy. Mi się wydaje, że powinien być na pewno suchszy niż pszenica jęczmień. W tą stronę. Zamknij. Teraz trzymać. 15. Co ty? 8,5. 8,5, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze kawałek. Dobra. Dobra. Także co, wariaty, do kolejnego odcineczka, do kolejnego vloga. Na razie, trzymajcie się, cześć!